W ciągu minionego tygodnia przeżywaliśmy niezwykłe doświadczenie intensywne miłości Chrystusa. tej miłości, która w niedzielę palmową przychodzi jako miłość łagodna i królewska, która w wielkim czwartku uniża się, jest tą miłością służącą, obmywającą stopy. w wielki piątek, Miłość, która daje siebie, nikt nie ma większej miłości, niż oddać życie za przyjaciół. A w ten poranek wielkanocny stajemy przed pustym grobem. Stajemy tak jak Maria Magdalena, jak Piotr i Jan uczniowie, przerażeni, zatrwożeni, przynoszący swoje wątpliwości, swoje lęki, przerażeni okrucieństwem świata, który wypowiedział wojnę bezbronnej Ukrainie świata w którym dokonują się niebywałe przestępstwa i pytamy Chrystę jak to możliwe z Chrystusa przypomina nam że to pan bóg jest panem dziejów chociaż to się wydaje tak niezmiernie trudne on jest tym który zwyciężył grzech śmierć jemu powierzamy także to czego nie potrafimy zrozumieć Nasze cierpienia, nasze sytuacje trudne, nasze konflikty wewnętrzne. Prosimy, aby przyniósł nam swój pokój zmartwychwstałego. Ten pokój przyniósł do naszych rodzin, do naszego kościoła, do naszej ojczyzny, do świata, w którym żyjemy. Jasne, istnieją problemy, ale zmartwychwstały ma moc, ażeby te problemy przekształcić, ażeby jego światło zajaśniało. W tym dniu pragniemy życzyć wszystkim naszym przyjaciołom, wszystkim, którzy korzystają z naszej posługi, z naszej pracy, aby światło zmartwychwstałego dodawało im nadziei. Nie śmierć, nie grzech, nie przestępstwo, nie zbrodnie mają ostatnie słowo. Ostatnie słowo należy do Chrystusa Pana Dziejów.